Nasze badania były spowodowane tym, że planowana była tam inwestycja budowlana, właśnie budowa tego hotelu, który tam teraz stoi. W związku z czym nasze prace były ograniczone do terenu, który inwestor pierwotnie przeznaczał pod zabudowę, w związku z czym nasz wykop miał wielkość około 250 metrów kwadratowych. W następnym roku, w następnych latach właściwie, w roku 2009 na wiosnę, zaczęło się od nadzoru archeologicznego prowadzonego przy pracach przy ulicy Grodzkiej 9, czyli tam bliżej nad Motławą. Prace te były spowodowane tym, że właściciel działki zaplanował obniżenie poziomu użytkowego piwnicy o 60 cm, w związku z czym zaleceniem Urzędu Konserwatorskiego było przeprowadzenie tylko nadzoru archeologicznego. Natomiast ze względu na wagę miejsca, generalnie ten nadzór sprowadził się do prowadzenia regularnych wykopalisk, robienia dokumentacji takiej, jak na zwyczajnych badaniach powinno się robić. Ograniczeni byliśmy tylko głębokością prac, które prowadziły ekipy budowlane. W następnym etapie, jesienią 2010 roku, wróciliśmy na Grodzką 9 po to, żeby założyć wykop pomiędzy traktem ulicy Grodzkiej a budynkiem zachowanym jeszcze na bazie Zamku Krzyżackiego. I ten wykop pozwolił nam na dokonanie pewnych odkryć, o których za chwilę opowiem. I ostatni etap naszej bytności na Grodzkiej to był znowu powrót na Grodzką 19, czyli pod hotel Fahrenheit, gdzie założyliśmy kolejne dwa wykopy na zapleczu stojącego już hotelu. Tutaj niestety nie wszystko udało nam się zrobić, dlatego że pan inwestor bardzo czujnie wybrał pas ziemi około 4 metrów szerokości pomiędzy naszym pierwszym wykopem z 2005 roku, a tym, który założyliśmy w 2011. Bez żadnego nadzoru, bez obecności archeologa, pomimo tego, że miał taki nakaz konserwatorski, że obecność archeologa przy wszystkich pracach jest niezbędna. No, zwykle tak to się niestety dzieje, że nie wszyscy inwestorzy przestrzegają tych zaleceń. W związku z czym no, pewne rzeczy dotyczące rekonstrukcji wału grodziska czy murów zamkowych pozostaną w sferze tylko domysłów, bo nie jesteśmy ich w stanie udokumentować. Tutaj chciałam pokazać Państwu kilka zdjęć tego badanego terenu. To są zdjęcia sprzed wojny. Tutaj mamy okolice ulicy Grodzkiej 9. Tu mamy zdjęcie lotnicze, także przedwojenne. Tymi rąbami zaznaczone są miejsca naszych badań. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na tą potężną kamienicę, która kiedyś stała przy ulicy Grodzkiej 19. Dlatego, że jeszcze później w trakcie wykładu do niej powrócę. No i tu mamy na planie Buzego również zaznaczone te dwa miejsca, które badaliśmy. I tu już przechodzimy do konkretnego określenia miejsc naszych badań. Mianowicie, a jeszcze zapomniałam o jednym naszym podejściu w tym rejonie powiedzieć, mianowicie o sondażach dwóch, które założyliśmy w ciągu ulicy Sukienniczej. Były to zupełnie niespodziewane badania, dlatego że po prostu panowie, którzy podłączali hotel Fahrenheit do miejskiej sieci wodociągowej, przebili jakieś rury, wystąpiła awaria, którą należało usunąć i w tym momencie zostaliśmy też poproszeni do obserwacji tego wykopu. Tutaj mają Państwo zaznaczony zarys tego naszego pierwszego wykopu z 2005 roku. Tu jest taki mały sondaż z 2011.
Te ciemne znaki to są pozostałości murów zamkowych, które udało nam się odsłonić. No i tu na Grodzkiej 9, wykop, o którym mówiłam, założony przed kamienicą przy ulicy Grodzkiej. I ten ciemny, zamalowany znak to jest fragment fundamentu narożnika zamku wysokiego. Znajdujemy się na Grodzkiej 19, czyli zbieg ulic Grodzkiej i Sukienniczej. I tutaj mają Państwo od razu wyznaczone jak gdyby to miejsce, które inwestor wybrał bez żadnego nadzoru. Tak? Jest to dość spory pas, obejmujący przede wszystkim fragment zejścia, jeżeli można tak określić, wału Brodu Gdańskiego do fosy, ale też zapewne sądząc po reliktach murów, które się zachowały w okolicach tego miejsca, musiały się tam też znajdować jakieś fragmenty murów zamkowych. To jest pierwszy element muru zamkowego, który odsłoniliśmy w wykopie. Ja zaraz może na tym planie pokażę, w którym to było miejscu. To jest ten punkt. Tutaj mamy lico północne tego fragmentu muru, właściwie zachowanego jego fundamentu z elementami ceglanymi w górnych partiach. To ciemne tło, które Państwo widzą na profilu w głębi, to jest profil północny całego wykopu, to już jest zasypisko wału brodowego. Natomiast tu widać fragment fundamentu XIX-wiecznej kamienicy, tej, którą Państwu pokazywałam na zdjęciu lotniczym. Tymi fundamentami był usłany cały wykop, one nie biegły w jakichś regularnych kierunkach, dlatego że no, ze względu na to, że teren w tym miejscu jest dość podmokły, więc pewnie budowniczowie kamienicy postanowili go jak najbardziej wzmocnić. Fundamenty są wykonane ze stalowych dwuteodrowników, zasypanych gruzem ceglanym i zalanych betonem. Przy takim potraktowaniu tego terenu rzeczywiście mieliśmy w wykopie bardzo dużo elementów, szczególnie zamkowych, uszkodzonych w dość znaczny sposób. No, elementy wału też na pewno ucierpiały przy wylewaniu tych fundamentów. Tutaj mamy rzut z góry od strony północnej na północną część wykopu. I niestety, mówiąc o Zamku Gdańskim, mówiąc o Zamku Gdańskim, nie można też pominąć Brodu Gdańskiego, dlatego że umocnienia zamkowe są właściwie w każdym miejscu, w którym są znajdowane, są wbudowane w wał brodowy. My mieliśmy tutaj o tyle komfortową sytuację, że w zasadzie w całym wykopie mieliśmy, tak w cudzysłowie mówiąc, drewnianą podłogę, po której chodziliśmy, po usunięciu wierzchnich warstw zasypiskowych. W zasadzie chodziliśmy cały czas po wale brodowym. Te zdjęcia, które są robione z góry, no, robiliśmy dzięki uprzejmości mieszkańców kamienicy przy ulicy Sukienniczej, stojącej po sąsiedzku. Dlatego, że dostałam od nich po prostu klucze od strychu i od dachu i to są zdjęcia robione z dachu, ewentualnie z pociągniętego gniazda panów, którzy przyjeżdżali na to miejsce poprawiać oświetlenie albo tam jakieś inne rzeczy, więc za każdym razem miałam wycieczkę do góry i mogłam robić zdjęcia, które obejmowały większą część wykopu. Tutaj, tak jak powiedziałam, że nie sposób się pominąć Brodu, w tym zasznurkowanym miejscu, w jednej ze skrzyń wału brodowego, mieliśmy pochówek psa z kilkoma naczyniami pokłuczonymi we fragmentach. Nie udało się ich zrekonstruować w całości, więc najprawdopodobniej one już pokłuczone były złożone. I znajdowały się też tam różnego rodzaju nasiona chwastów i owoców leśnych, które po zbadaniu przez panią profesor Małgorzatę Latołową i Monikę Badurę można było określić, że czas pochówku tego psa
miał miejsce gdzieś w końcu lipca, sądząc po nasionach roślin, które zostały tam odkryte. I teraz wracając do zamku roku, panie Gwiolożki nie określiły. Wiek to jest połowa 11, zaraz do tego dojdziemy tutaj. Mam też przygotowane tablice badań dendrochronologicznych, ale to później. Ale połowa 11 wieku tutaj już wyprzedzając najstarsze daty dendro z tego drewna wałowego, które nam się udało uzyskać, to jest 1037 rok. Natomiast większość z nich jest z lat 40. i 50. i to w takich seriach, że na pewno nie ma wątpliwości, że właśnie w tym czasie wał grodowy został zniesiony. Tutaj te elementy kamienne, które Państwo widzą, to są już pozostałości konstrukcji zamkowych. Są to fundamenty kamienne, być może wspierające jakieś łęki, które służyły jako podpora budynku stojącego tuż przy Baszcie Krzyżackiej. Tą basztę za chwilę Państwo zobaczą. Natomiast oprócz tego, że fundamenty kamienne jakby zasugerowały nam, że ponieważ są to elementy murowane, aczkolwiek kamienie na tej głębokości były łączone rozwodnioną gliną, a nie zaprawą, to jest zupełnie zrozumiałe, tak się dzieje w całym Gdańsku na tych niższych obszarach. Do pewnej wysokości fundamenty są łączone gliną, dopiero w wyższych partiach pojawia się zaprawa wapienna. Widzą tutaj Państwo taki delikatny szalunek ograniczający ten fundament kamienny. Ten szalunek jest wykonany z granic sosnowych i daty, które nam się udało uzyskać z tych granic, sięgają lat 30. XIV wieku, więc ewidentnie są to czasy budowy zamku, tutaj co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Tu mamy zbliżenie na kolejny z tych punktowych fundamentów kamiennych. Te fundamenty były bardzo starannie układane, więc troszkę mi to sugeruje, że być może budowla, która się na tych fundamentach wspierała, musiała być dość poważnych rozmiarów, dlatego że kamienie w tych fundamentach były układane warstwowo. My je potrafiliśmy warstwami zdejmować, rysując każdy następny poziom, więc nie były one bezładnie wrzucone do wykopanego dołu, tylko były no, celowo, intencjonalnie układane i dopasowywane tak, żeby tam się nic nie rozsunęło po drodze i nie zapadło. Tutaj mamy właśnie tę wydatowaną deskę, którą w związku z tym bardzo lubię, bo dużo problemów mi rozwiązała. I następnie mamy z południowej części wykopu zdjęcie. Tutaj takim punktem orientacyjnym dla Państwa mogą być te rury ciepłownicze, które biegną nam w poprzek wykopu, do których nikt się w trakcie pracy nie chciał przyznać. My musieliśmy podstępem ściągać różne ekipy techniczne, żeby się określiły, co to za rury są, bo troszkę się baliśmy, że może tam być jednak jakiś gaz na przykład. Więc woleliśmy mieć pewność, że nie. No i okazało się, że w końcu elektrociepłownia przyznała się do tych rur, więc mogliśmy tam po prostu ręce grzać o te rury, bo były ciepłe. Tutaj mamy kolejne dwa z czterech w sumie punktowych fundamentów i tutaj bardzo ładnie widać, w jaki sposób te fundamenty były wkopane w wał, w jego konstrukcję skrzyniową. Tak? One no, uszkadzały tę konstrukcję, ale jednak no, stanowiły pewnie jakąś z nim całość. I tu mamy ostatni z tych fundamentów, przymurowany do widocznego w narożniku tutaj fundamentu baszty. Tutaj właśnie jest ten element domurowany do fundamentu Baszty Krzyżackiej i tutaj Państwo widzą taką walkę, właściwie pień nieokorowany, który biegnie w wykopie w kierunku północ-południe, czyli biegnie jak gdyby wzdłuż wału, ograniczając poprzecznie ułożone belki, które właściwie pierwiona, nie belki, należałoby powiedzieć, bo nie są one obrobione w żaden sposób, które stanowią taką ulicę biegnącą przed konstrukcją skrzyniową.
To jeszcze jeden rzut oka na ten fundament. I jednocześnie mają też Państwo liceum fundamentu baszty, które pomiędzy tymi dość sporymi kamieniami jest uzupełniane mniejszymi, gruzem ceglanym, no i już trochę zaprawą też. Tutaj mamy rzut na fragment tego fundamentu baszty z góry. Może zdjęcie jest nie do końca czytelne, dlatego że no, pracowaliśmy w dość trudnych warunkach. Trochę się należało spieszyć, bo badania wtedy skończyliśmy 18 listopada. Chcieliśmy zdążyć przed zimą, a już byliśmy dość głęboko, bo skończyliśmy wykop na głębokości około metra poniżej poziomu morza. I dlatego no, proszę mi na słowo uwierzyć, że ten fundament baszty został zbudowany w konstrukcji opus emplectum, czyli ma licowanie z tych kamieni na zewnątrz, natomiast do środka był wrzucony gruz ceglany, zaprawa, mniejsze kamienie, co tam było trzeba. I to jest całość tego wykopu. Częściowo, znaczy na następnym zdjęciu będę Państwu pokazywała, o właśnie, cały wał brodowy, ale to zdjęcie było robione za dnia, więc jest bardziej czytelne. Tutaj widzą Państwo tą konstrukcję przekładkową, o której mówiłam. Takie ułożenie, właściwie takie ułożenie takiego rusztu przed wałem. Ten ruszt składał się z dwóch warstw wierwią i pod spodem, pod nimi była trzecia warstwa, która była ułożona tak okazjonalnie, że tak powiem. Mianowicie tylko w tych miejscach, gdzie teren był bardziej podmokły, to jak gdyby dorzucano więcej drewna, żeby go troszeczkę ustabilizować. Tutaj z naszej lewej strony mamy konstrukcję skrzyniową wału, natomiast tutaj po prawej wał już zaczyna się zdecydowanie obniżać, schodząc w kierunku fosy. Próbki, które pobraliśmy, biologiczne, tutaj z tych warstw poniżej drewna, przebadane biologicznie, wskazały nam na obecność roślin zwykle znajdujących się w wodach płynących. Więc fosa była nie tylko takim stojącym zbiornikiem wodnym, ale było to rzeczywiście ramię rzeki, które wyspę, na której znajdował się gród, tutaj od tej strony zachodniej opływało. No i tutaj jest jeszcze taki średnio czytelny element, akurat na tym zdjęciu, potem będzie go lepiej widać. Jest to studnia zamkowa, też wykonana z drewna sosnowego. I też daty z tej studni pochodzą z lat 30. XIV wieku, więc nie pozostawiają nam żadnych wątpliwości co do swojego pochodzenia. I tutaj mamy zdjęcie już na cały wykop z odsłoniętym wałem, z zejściem do fosy, z konstrukcją skrzyniową. Tutaj widzicie Państwo, że zaczyna się drugi rząd skrzyń wchodzących już pod chodnik ulicy Sukienniczej, wychodzących poza teren naszych badań. Tutaj mamy fundament baszty krzyżackiej, te cztery fundamenty punktowe. Ten jest taki nędzny, dlatego że był eksplorowany tymi warstwami, o których mówiłam, i to, co Państwo widzą, to już jest ostatnia warstwa. No i tutaj jest zejście do fosy. Tu mamy profil południowy tego wykopu, czyli profil od strony ulicy Grodzkiej z zaznaczonym fundamentem baszty i z elementami wału brodowego wchodzącymi w profil, tak? Czyli wierwiona budujące skrzynie wału. No i to, co powiedziałam, mamy tą studnię zamkową. Ona znajdowała się w bardzo bliskiej odległości, zaledwie jakieś 30 cm od lica fundamentowego baszty. Te kamienie znalazły się tutaj przypadkowo, natomiast cała studnia była zasypana piaskiem. Postanowiliśmy ją wyeksplorować od środka. No niestety nie udała nam się ta sztuka, ale udało nam się o tyle ją odsłonić, że widzimy, w jakiej została wzniesiona konstrukcji. Tych belek, które były łączone na zrąb w górnych partiach,
były trzy piętra, tak? Tutaj widzimy tylko jedno, natomiast były to trzy warstwy tych belek i pod nimi znajdowały się pionowo ustawione deski. Taką miała konstrukcję ta studnia. Tu jeszcze widzimy, znaczy zdjęcie jest nieostre, ale pokazuje, że oprócz tego, że konstrukcja studni składała się z tych belek takich kwadratowych mniej więcej w przekroju, one były jeszcze obłożone z boków granicami dodatkowo. I tutaj mamy już zdjęcie od środka. Widzimy właśnie te trzy piętra poprzecznych, poziomo leżących belek. I w jednym z narożników dodatkowo konstrukcja była wzmocniona jeszcze takim słupem, który jakby podpierał całość. Niestety też tylko tutaj jest profil zachodni wykopu, na którym widzimy fundament baszty, ten przymurowany fundament punktowy, przekrój przez studnię i niestety też całej nam się nie udało wydobyć, dlatego że no, tutaj ta biała plama, którą Państwo widzą, to jest tam XIX-wieczny nieszczęsny fundament. Rzeczywiście w ogóle rozbić go było bardzo trudno, bo trzeba to było robić młotem zamocowanym do koparki, bo ręcznie nie byliśmy w stanie go usunąć. Natomiast późniejsze prace, te wykonane bez nadzoru, skutecznie zniszczyły i ten fundament baszty, i studnie. Ten fundament baszty jest teraz, nie wiem w jaki sposób mam to powiedzieć, ale jest odtworzony w piwnicach hotelu Fahrenheit, ale żeby trzymać się tego słowa odtworzony, to trzeba mieć bardzo dużo wyobraźni, bo jest tam ułożonych po prostu kilka kamieni, które tego fundamentu nawet nie przypominają w najmniejszym zakresie. No ale leżą tam jakieś kamienie pod szybką w podłodze i można to sobie zobaczyć, jeżeli ktoś bardzo chce, ale powiem Państwu szczerze, że ja nie chodzę tam tych kamieni oglądać, bo mi się robi słabo i zaraz widzę ten fundament, który został wywieziony koparką, więc nie. I teraz chciałam powrócić do tego slajdu, który pokazywałam wcześniej, mianowicie znajdujemy się teraz w tym miejscu, tu gdzie mamy ten mur. Można powiedzieć, że to odsłonięcie tego muru to był absolutny przypadek, dlatego że znowu panowie zakładający instalacje wodociągowe musieli z hotelu podłączyć się do, zabrakło mi słowa, do kolektora, który biegnie pod ulicą Grodzką, mniej więcej na środku jej szerokości. I okazało się, że ten kolektor znajduje się na głębokości ponad 4 metrów, w związku z czym musieli zrobić taki głęboki wykop. I w pewnym momencie po prostu osunęła im się ziemia i odsłonił nam się ten mur, tak? Dzięki temu mamy zachowane właściwie od momentu skucia, czyli właściwie od powierzchni ulicy, bo to było tuż pod powierzchnią ulicy, od takiej wysokości współczesnego poziomu gruntu, aż do stopy fundamentowej mamy zachowaną całą wysokość muru fundamentowego i prawdopodobnie jest to założenie związane z parchamem. Tak sobie myślę, aczkolwiek jeżeli Państwo będą mieli jakieś inne pomysły, to ja bardzo chętnie wysłucham. Tutaj mamy w prawym dolnym rogu, tutaj są, jest właśnie dojście do tego kolektora. Myśmy tutaj sobie pompę podłączali, bo jak Państwo widzą, warunki są bardziej niż polowe. I tutaj z lewej strony tego muru znajdowała się czaszka dzika. Ona jest związana raczej z zamkiem, a nie z wałem grodowym. Chociaż może to troszeczkę dziwić, ale zdarzyło mi się też na Dolnym Mieście, na Nowych Ogrodach, na Długich Ogrodach, przepraszam, na Wesą z tej drugiej strony, na Długich Ogrodach w rejonie ulicy Szopy pod 17-wiecznymi domami znajdować głowy baranów, znaczy czaszki baranów, więc to, że tutaj się znajdowała czaszka dzika, to
Może po prostu tak było trzeba, więc już powodu ją tu zakopać. I tutaj mają Państwo dokumentację rysunkową tego muru. I znowu może jako taką, nie wiem czy ciekawostkę, ale w zasadzie był taki moment, kiedy musiałam zasłonić ten mur własnym ciałem, dlatego że panowie, którzy tu potrzebowali poprowadzić rurę, stwierdzili, że oni ten mur rozkują, bo zrobią w nim dziurę. Mur ma 90 cm długości, tak? Więc nie jest to takie proste. Jest bardzo solidnie zbudowany. My pracowaliśmy troszeczkę dalej w innym wykopie i tu stwierdziłam, że ponieważ no już jest zrobiona dokumentacja, wszystko jest załatwione, to co trzeba, nie przyszło mi do głowy, że ktoś może chcieć ten mur rozwalić. A panowie budowlańcy mieli właśnie taki pomysł i próbowali mi powiedzieć, że przesadzam i tak dalej, no w końcu posłuchali, bo już nie mieli innego wyjścia, ale dyskusja już była mało przyjacielska na temat tego muru. No i tutaj jest to datowanie, o które pani pytała. Tu jest taki schemat z zaznaczonymi miejscami, z których zostały pobrane, wydatowane próby, dlatego że tak naprawdę próby pobraliśmy ze wszystkich belek, które tam były. Było tam 666 fragmentów drewna. I profesor Ważny, który te próby datował, natomiast płaciło za wydatowanie tych prób Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Po prostu przyjechał tutaj na miejsce i wybrał sobie te próby, które, te fragmenty drewna, które jego zdaniem rokowały na uzyskanie daty. No i z tego tych dat udało się uzyskać jeszcze mniej niż było wybranych do badań prób, no ale daty są. I tak jak powiedziałam, one w znakomitej części pochodzą z połowy XI wieku, natomiast licowanie wału to jest początek, sam początek XII wieku, czyli 1102, 1101, 1103, bo rozmaitych tam konfiguracja. Czyli bardzo taki jednorodny, zresztą to miejsce, które myśmy badali, to jest właściwie taki fragment wału, który znajdował się na samym jego spodzie, więc nie było tam wymiany belek, nie było drewna wtórnie użytego. Te wszystkie daty nam idealnie ze sobą pasują. Nie ma żadnej, która by w jakiś tam sposób odbiegała od reszty zestawu, tak, że można by podejrzewać jakieś rzeczy, które po drodze mogły się tam gdzieś dziać w tym miejscu na wale. No i tutaj mamy przekrój wału, taki na ile to było możliwe. Tutaj w tej górnej, w górnym rysunku jest przekrój, tak jak powiedziałam, natomiast ten dolny to jest rzut tych miejsc wałowych, które znajdują się na przekroju. Natomiast wrysowane w niego są elementy zamkowe. To jest ten mur, który Państwo widzieli, biegnący pod ulicę Grodzką, jego przekrój. I obok jest fundament baszty, który kończy się w tym miejscu dlatego, że akurat tu przy baszcie w tym miejscu była granica wykopu. Być może ten fundament sięgał aż do tego muru, bo w jakiś sposób te umocnienia musiały być ze sobą połączone i byłoby bez sensu, gdyby tutaj krzyżacy zostawiali jakąś lukę, nawet niewielką. No ale to są tylko nasze przypuszczenia. To są tylko nasze przypuszczenia. Na 100% wiedzieć tego przynajmniej na razie nie będziemy. I tu przechodzimy, tutaj korzystam ze schematu, który opublikował Piotr Matuszewski. Przechodzimy do następnego miejsca, czyli do Grodzkiej 9, do tak zwanego domku Kontura. Czyli jesteśmy w tym punkcie. I tutaj mamy też fragment, zachowany fragment wału grodowego. No, konstrukcja jego jest jak widać, ponieważ ten teren był może intensywniej zabudowywany, intensywniej użytkowany, w związku z czym jest też bardziej zniszczony. Tak naprawdę w tym rejonie, gdzie myśmy prowadzili badania na Grodzkiej 9, udało nam się zrekonstruować tylko jedną skrzynię wału grodowego, natomiast reszta no, zachowała się w takiej formie, jak Państwo widzą.
Daty dendro, które tutaj uzyskaliśmy, to jest znowu początek XII wieku, czyli znowu 1102 do 1109 chyba. Później będzie jeszcze tablica, to będzie można zaliczyć. I tutaj mamy wał grodowy, tak jak i poprzednio, budowany fundament kamienny. Tutaj już widzimy prace budowlane, które zostały wykonane świeżo przed naszym wejściem na ten teren. W każdym razie no, można wyznaczyć narożnik tego fundamentu i jest to no, na pewno narożnik Zamku Wysokiego, co wynika też z planów i z badań kolegów, którzy prowadzili wykopaliska niedaleko tej parceli. Tu mamy jeszcze rzut na całość tego fundamentu od strony północnej. Tutaj widzimy w profilu, że on sięgał dość wysoko, tak? No pewnie był jeszcze wyższy, tylko został zniszczony przez te wszystkie instalacje już późniejsze, XIX-XX-wieczne. Natomiast tutaj mamy taką dziurę. Tu leżał olbrzymi głaz, który no, inwestor postanowił wydobyć z wykopu, bo z jakiegoś powodu mu tam przeszkadzał. Była straszna robota. Ja czasami bardzo się dziwię, że ludzie tyle wysiłków wkładają w rzeczy, które tak większego sensu nie mają, no ale sprowadzane były specjalne dźwigi, opasy, jakieś pasy, którymi oplatano ten kamień, tylko po to, żeby wydostać go na powierzchnię i udowodnić, że można. Więc można, został wyjęty. Tu jest jeszcze jeden rzut tego fundamentu. Jego profil, on mniej więcej miał razem z tymi częściami wkopanymi w wał, które Państwo zaraz zobaczą. Ten fundament kamienny mógł mieć wysokość około 3 metrów. O, i tutaj widzimy profil tego fundamentu wkopanego w wał. Za chwilę jeszcze to będzie bardziej czytelne. Oto mniej więcej jest jego skraj. Widzimy też od razu jakby inny charakter wypełniska skrzyń wałowych. Tak? Bo to miejsce to jest właśnie ta jedyna skrzynia wałowa, która się zachowała w całości. Mianowicie glina, która wypełniała skrzynię, była przesycona organiką, przesycona fragmentami drewna. To wszystko miało za zadanie po prostu uszczelnić konstrukcję przed wodą, no bo Motława jest tuż. I tu mamy kilka zdjęć z tego nadzoru przy obniżaniu poziomu użytkowego piwnicy. Mianowicie tutaj też widzimy fragment fundamentu kamiennego muru biegnącego w poprzek budynku. Tu jest jego widok od góry. Jeszcze się zachowały jakieś fragmenty wątków ceglanych. To są ściany zewnętrzne. To jest akurat ściana od Motławy. I tutaj widzimy, że były te ściany wicowane często, natomiast pod spodem mamy oryginalną warstwę cegieł. I te tablice dendro. Tutaj ta pierwsza tablica z datami obejmującymi lata mniej więcej końcówki XVI wieku i drugiej połowy XVI wieku. Te daty dotyczą belek stropowych, ręcznie ciosanych, które udało mi się sfotografować i zrobić z profesorem ważnym odwierty. Po prostu akurat wtedy był w Gdańsku, bo pracował na Dominikanach i go poprosiłam, żebyśmy podeszli na Grodzką 9, no i się udało. To były belki stropowe, które znajdowały się na Grodzkiej 9 pomiędzy parterem a pierwszym piętrem. Ponieważ były ręcznie ciosane, były dość poważne, no to tak zaczęłam je podejrzewać, że być może pochodzą z czasów budowy zamku. No niestety nie, są młodsze, ale przynajmniej mam pewność, tak, że jest to już czas późniejszej przebudowy tego miejsca. I właśnie takie odwierty i takie daty nam wyszły.
Natomiast dosłownie chwilę po naszych badaniach, kilka dni później, te belki zostały wyjęte i wywiezione w bliżej nieznanym mi kierunku. Podobno miały wrócić do tego budynku, ale pewności nie mam żadnej. W każdym razie pozostała nam po nich na pewno dokumentacja. Tutaj mamy daty. Ja się ograniczyłam, ponieważ na tamtym rysuneczku, gdzie były podane miejsca pobrania prób z wału grodowego, więc ta tabelka to są daty pochodzące z Grodzkiej 19, daty z drewna sosnowego, czyli właśnie z tego szalunku i ze studni. Tak? To tutaj najwcześniejsza jest tam 1288, jeśli ja dobrze widzę. Nie, ale to jest początek, to jest daty, które w ogóle obejmują słoje drewna. Natomiast tutaj to jest ta data, która jest wiążąca. I tu na dole to są daty, które uzyskaliśmy z prób pobranych przy Grodzkiej 9 już w wykopie. Z wału grodowego, no i niestety tutaj z konstrukcji zamkowych nie udało nam się uzyskać daty z drewna sosnowego. Ja operuję takim określeniem dlatego, że generalnie w tych wykopach, które zakładałam na miejscu Grodziska Gdańskiego czy Zamczyska, no to się jakby potwierdza, że drewno sosnowe związane jest z konstrukcjami zamkowymi, natomiast drewno dębowe z konstrukcjami grodowymi. No i tutaj, obiecałam pokazać, z którego miejsca był ten mur, który pokazywałam z nadzoru przy Grodzkiej 9. To jest ta zielona linia, która biegnie w poprzek budynku. To jest mur, który jak gdyby budynek przecina na pół, tak? To właściwie można by dowiązać się do tego muru, który jest narysowany tu na żółto na planie, natomiast po badaniach Karoliny Kocińskiej w 2010 roku on jest odsłonięty i no dokładnie wiadomo, jaki ma przebieg. Tak? Już nie musimy się opierać tylko i wyłącznie na zachowanych rysunkach czy szkicach, ale mamy go zadokumentowany także. I tu też pozwoliłam sobie na małą poprawkę, bo według to jest, tak jak mówiłam, plan wykonany przez Piotra Matuszewskiego. Natomiast z tych odkrytych reliktów fundamentowych wynika, że jednak tutaj ten narożnik zamku wysokiego troszeczkę inaczej należy zlokalizować. Ja przeciągnęłam go aż tutaj na ten wykop Karoliny, dlatego że no, rozmawiałam z Asią Jarzęcką, która powiedziała mi, że u nich w tym wykopie właśnie w tym z kolei narożniku od strony Grodzkiej 9 też takie fragmenty fundamentu kamiennego były widoczne, więc prawdopodobnie jest to ta sama konstrukcja. No i na schemacie Piotra Matuszewskiego to są te miejsca, które badaliśmy. Tutaj niestety przebieg tego muru odkrytego pod ulicą Grodzką no, nie zgadza się z tym, co widzimy tutaj. Więc to jest jeszcze do korekty i do poprawki. No ale wiadomo, że każde kolejne badania będą dostarczać takich nowych informacji. Należy tylko czekać z utęsknieniem, że ponieważ miasto rozwija się właśnie w tamtą stronę przez budowę Muzeum II Wojny Światowej, no i przez Nową Wołową, różne inwestycje, które są w tamtym rejonie miasta tworzone, inwestorów na terenie Grodziska Gdańskiego będzie coraz więcej i będzie można uzupełniać też te badania, które były prowadzone jeszcze przez pierwszą ekspedycję tą powojenną, później te, które były robione przez Muzeum Archeologiczne, czy przez nas, przez Karolinę Kocińską, przez Muzeum Archeologiczne, tak jak mówiłam, przez Zbyszka Polaka, bo tych badań jednak trochę było i chciałoby się, żeby one były zebrane gdzieś w jednym miejscu i żebyśmy mogli podzielić się wszyscy wynikami swoich badań. Natomiast robimy to sporadycznie i okazjonalnie i w imieniu wszystkich archeologów bije się w piersi, aż Państwo słyszą na pewno echo.
No a tutaj na koniec pozwoliłam sobie na taki widok Gdańska, który pewnie z Zamku Krzyżackiego, przynajmniej w jakimś tam procencie i podobieństwie, był widoczny, bo no to tylko kierunek jest zachowany. No nie chciałam już czyścić widoku Gdańska z budowli, do których się przyzwyczailiśmy, że je widzimy na co dzień. No ale tak pewnie sobie Krzyżacy tam w stronę Gdańska spoglądali. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, jak wiecie, to nie koniec naszego spotkania. Teraz część równie ważna, ja preferowałam, mianowicie pytania. Zachęcam Państwa do tego, żeby wykorzystać obecność Pani Renaty Bilow-Kozłowskiej i te rzeczy, które chcielibyście Państwo jeszcze do zadawania pytań. Żeby nie było żadnych pytań. Nic nie słychać. Te rzeczy to są zabytki i ale opieką jakby konserwatorów tą dalej są objęte zabytki ruchome, czyli ceramika, przedmioty metalowe, bursztynowe i tak dalej. Natomiast pozostają relikty architektury, co do których, jeżeli na przykład inwestor czy nawet archeologi w trakcie badań chcą rozebrać jakieś pozostałości, fundamentów, które nam na przykład w trakcie badań przeszkadzają z jakiegoś powodu, to musimy występować o zgodę do konserwatora na to, żeby móc takie fundamenty rozebrać, tak? Nawet jeżeli są to fundamenty XIX-wiecznych kamienic. Znaczy, może nie powinnam mówić nawet, dlatego że ja mam czasami wrażenie, że za jakiś czas po badaniach archeologicznych w Gdańsku okaże się, że w Gdańsku nie było XIX-wiecznych domów, tak? Bo generalnie po zadokumentowaniu fundamentów, po naniesieniu ich na plan, nawet na plan Guzego, my je po prostu usuwamy, dlatego że są to z reguły płytkie fundamenty. Czasami są niestabilne. Nie mówię o fundamentach obwodowych kamienic, bo te przeważnie zostają, ale o ściankach działowych w kamienicach na przykład. I usuwamy je dlatego, żeby móc się dostać do tych warstw 17, 16 czy 12-wiecznych. W związku z czym my sami jakby wyprowadzamy z wykopów, jeśli można tak powiedzieć. Nie ma określonej reguły, przynajmniej ja jej nie znam, jeżeli chodzi o takie rzeczy właśnie jak kamień czy inne tego typu historie, tak? Ponieważ w tym momencie, kiedy ten kamień był usuwany, ten teren był objęty tylko nadzorem archeologicznym, więc ja nie miałam jakby umocowania do tego, żeby zażądać od inwestora pozostawienia tego kamienia, tak? No a poza tym, no gdybym kazała mu go zostawić, to wtedy ja musiałabym mieć na niego jakiś pomysł, tak? Więc to jest dość trudne zawsze. Ja chciałam tylko do Duksa jeszcze Państwu. Czy sztolki, które się zachowały, da coś jakoś rekonstruować? Tak, jest więcej na tym się powiedzieć. To znaczy, na pewno pies jest z XI wieku. Ponieważ cały układ konstrukcji drewnianej, jakby chodzący pod kamienicę na Sukienniczej, czyli na pograniczu tego miejsca, gdzie psa znaleźliśmy, jakby sugeruje, że tam gdzieś w okolicy musi być brama grodowa. Więc ja sobie wymyśliłam historię, że ten pies został specjalnie tam zakopany, bo w końcu wał grodowy był umocnieniem obronnym, nie każdemu wolno tam było chodzić, więc to nie był taki przypadkowy piesek, którego ktoś tam sobie pochował. Tym bardziej, że były złożone te naczynia i
jakieś rośliny w tych naczyniach były, więc był to jakiś pokupek intencjonalny. Na pewno był to nieduży piesek, był wzrostu gdzieś około 30 cm. Ja go mam ciągle w domu, także to tak a propos tego, co się dzieje z tymi rzeczami w okupaliskach. Teraz pilnuję mojego domu, ale mam taki plan, żeby go odtworzyć i zrekonstruować. Jeżeli tylko znajdę miejsce, gdzie go będzie można wyeksponować, to z przyjemnością go przekażę. Co prawda inwestor mnie męczy o tego psa, ale ja nie chcę mu go oddać, dlatego że mu nie wierzę, że ten pies przeżyje, tak? Miałam taki pomysł, żeby przygotować taki slajd, ale nie zrobiłam tego, na mój głos. Mianowicie, no generalnie zamyka się to tak, jak ten teren tego właściwego zamku, jeśli można tak powiedzieć. To jest ten teren, który mamy tutaj ograniczony kanałem Raduni, ulicami Sukienniczą, Grodzką, ale nad samą Motławą, tak? Bo tutaj w tych kamienicach, które stoją przy ulicy Grodzkiej od strony rzeki, w ich fundamentach znajdują się pozostałości fundamentów zamkowych, poza tym ten mur, który widzimy idąc nad Motławą, znaczy nie wiem, czy teraz można tam przejść, ale w każdym razie ten mur, który jest nad Motławą, to są wszystko pozostałości zamku widoczne na zewnątrz, tak? Poza tym koledzy, którzy prowadzili tutaj badania przy ulicy Rycerskiej, też takie pozostałości zamkowe, murów zamkowych odkrywali, tak? Więc to generalnie jest ten teren miasta. To by trzeba sięgnąć do artykułu pana Głębiskiego z Pomerani Antikwiet. Aj, nie tak ma być. Nigdy nie wiem. O, dobrze. Który prowadził właśnie badania tutaj na Rycerskiej. Chyba, że pomogą mi koledzy. Okej. Okay. Zaraz. Drugą? Nie. Dobrze. Teraz ulicę, tutaj mamy zaznaczony ten zarys zamku, tak? Dobrze, a teraz ulica Sukiennicza i gdzie by była? Ulica Sukiennicza jest tutaj. Nie pamiętam numeru, ale z 2005 roku. Tam 20, tak. Młodzież wie. Młodzież się uczy i młodzież wie. Także Sukiennicza jest jakby położona wewnątrz zamku, tak? Bo tutaj te umocnienia wykraczają poza ulicę. Da pan szansę też no, przepraszam. Wrócimy do pana. Jeszcze tutaj mamy pytanie bardzo proszę. To pozostałe
znaczy, ja bym powiedziała tak. Nie, absolutnie, żadne twardożysko, ale ludzie tak jak teraz zawsze byli przesądni, więc mogło to być też i z tego powodu, żeby sobie tam na szczęście coś zakopać. Poza tym, no, tak jak pani profesor mówi, to jest tylko jedna głowa, więc to trochę mało. Koledzy na tym wykopie nad Motławą przy Grodzkiej, o matko, 10-11 chyba tam są te numery, czyli jeszcze tam dalej w stronę kanału Raduni, mieli kilka czaszek koni, więc, ale to było na warstwach grodowych, na konstrukcjach grodowych, więc może rzeczywiście chowanie części zwierząt, tak? Bo to jest sama głowa, to nie jest całe zwierzę, to tylko ten pies był w całości. Miało jakiś cel zapewniający właśnie sobie szczęście czy powodzenie, ale to takie rzeczy są zawsze trudne do wytłumaczenia, dlatego że generalnie archeolodzy odkrywają ślady kultury materialnej, czyli tego namacalnego czegoś. Natomiast tam, gdzie wchodzimy w sferę duchową, to interpretacja już jest z reguły bardzo trudna, bo wtedy no, już można puszczać wodę fantazji i różne rzeczy można wymyślać. Tak, oczywiście, ale to było z kolei spowodowane nie rytualnymi kwestiami, tylko takimi technicznymi, praktycznymi. Także jeszcze wracając do tej interpretacji rytualnego pochówku, mi się bardzo podoba stwierdzenie mojego syna, który kiedyś jako małe dziecko został zapytany, kto to jest archeolog, i powiedział, to jest taki ktoś, kto ma wyobraźnię, ale nie za bardzo. Bał składał się zaraz, ja bym do tego składu. Bał składał się od środka z dwóch szeregów skrzyń, ponieważ te skrzynie miały bardzo taki równy kształt, więc dlatego pozwoliłam sobie tutaj dorysować ten brakujący fragment. To już jest część wału, która wchodzi pod ulicę Sukienniczą. To jeszcze tylko, jak już jesteśmy w tym rejonie, to dopowiem, że w tych sondażach, które mieliśmy przy okazji awarii, znaleźliśmy jakieś pojedyncze ludzkie kości, ale to też nie miało nic wspólnego z jakimiś konkretnymi grobami. Prawdopodobnie tam już sięgał cmentarz, ale przez to, że były tam wielokrotnie prowadzone różnego rodzaju prace budowlane, czy zakładanie instalacji, czy różnych innych rzeczy, więc została ta ziemia tak dokładnie wymieszana, że ja się nie odważę powiedzieć, że to już jest skraj cmentarzyska. Dalej, po tych dwóch rzędach skrzyń, które zachowane są na takiej wysokości, jak są narysowane, tak? To nie jest przypadkowa wysokość, tylko na takich wysokościach je odkryliśmy. Dalej mamy ten dwuwarstwowy, miejscami trójwarstwowy ruszt. Dalej mamy takie okrąglaki zabezpieczające jakby brzeg wału przed podmywaniem przez wodę, i te okrąglaki wyróżniają się też swoimi rozmiarami. One mają w granicach 30-40 cm średnicy i one są właśnie datowane na ten początek XII wieku, czyli jakby wskazuje to na to, że jest to jakby późniejsze o jakieś 50 lat uzupełnienie konstrukcji wałowej.
tu mamy wrysowany ten fundament baszty. Zrobiłam to po to, żeby jakby określić bardziej położenie, doprecyzować położenie umocnień zamkowych w stosunku do wału brodowego. Dalej mamy takie drewniane konstrukcje, które w zasadzie z konstrukcjami wałowymi nie były niczym połączone. Tam była chyba tylko jedna belka, która leżała pomiędzy tymi konstrukcjami, ale ja do końca nie wiem, czy jej położenie było przypadkowe, czy ona miała jakieś zadanie spełniać. No była tylko jedna pojedyncza, wcale nie jakichś tam poważnych rozmiarów, w związku z czym nie ma mowy o jakiejś tam konkretnej interpretacji tego. Tu zaczyna się to miejsce właśnie zdemolowane przez inwestora, więc tutaj nie wiemy nic. A tu są konstrukcje drewniane, które odkryliśmy w 2011 roku i po zrysowaniu profili z tych wykopów okazało się, że one właściwie zaczynają się na podobnej wysokości jak te niewiadome konstrukcje znajdujące się tutaj przy zachodnim profilu wykopu z 2005 roku. To już były jakby elementy umacniające dno. Ja tutaj mam do tego miejsca szczególny sentyment, który noszę na palcu. Znaczy nie jest to zabytek, to jest kopia. Jak po wykładzie, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał zobaczyć, to bardzo proszę. Dlatego, że ja od 2011 roku utrzymuję, że Brud Gdański się ze mną zaręczył, bo to jest pierścionek, który znaleźliśmy właśnie w tym wykopie. 2,34 poniżej poziomu morza. Tutaj też mieliśmy głownicę miecza pochodzenia gublanckiego, jeszcze takie dwa nożyki skandynawskie. I w momencie, kiedy wyjęliśmy z błota ten pierścionek, jak go włożyłam na palec, okazało się, że mój rozmiar, więc musiałam zrobić kopię i sobie noszę teraz ten pierścionek. Ale tak to wyglądało właśnie, tak wyglądała konstrukcja i tutaj na tych dwóch rzędach skrzyń myślę, że konstrukcja wału już się w tym miejscu kończy, dlatego że no dalej już co wiadomo z badań innych, wcześniejszych jeszcze, tych prowadzonych pod kierunkiem profesora Jaszczewskiego, czy jeszcze potem badanych przez Muzeum Archeologiczne, wynika, że tam już dalej tych konstrukcji wałowych nie było. Prowadzimy na terenie Gdańska, były wywołane przez inwestycje budowlane, dlatego że zgodnie z obowiązującym prawem inwestor, który wchodzi na jakiś teren objęty ochroną konserwatorską, jest zobowiązany do sfinansowania badań archeologicznych przed rozpoczęciem budowy. Więc czekamy na inwestorów i wtedy bardzo chętnie. Albo na awarię wodociągów, tak. Czyli mówimy tutaj, tak? Znaczy powiem tak, ja nie robiłam tam żadnej dokumentacji, ale nie mogę wykluczyć tego, że kogoś z kolegów tam nie było, tak? Tutaj młody człowiek kiwa głową, że był. Tak. Proszę.
wam teraz powiedzieć. Ma. To znaczy nie, to powiem tak. Naszą winą jest to, że my za mało publikujemy. Ja się staram. Już jeden artykuł na temat wyrodu napisałam, dość poważny. Jest też artykuł tak wspomniany przeze mnie pana Andrzeja Gołębiewskiego z Pomerania Antiquity z 2005 roku. Teraz w ostatnich materiałach z sesji pomorzoznawczej, która odbyła się w Malborku, ukazały się materiały, w których jest artykuł Joanny Jarzęckiej z Tomporek na temat badań przygrodzkich 10 i 11. Więc to już powolutku się zaczyna, tak? Natomiast ja miałam kiedyś taki pomysł, żeby wszyscy archeolodzy, którzy prowadzili badania na terenie Zamczyska i Grodu, żebyśmy opracowali sobie schemat, według którego wszyscy przygotujemy, każdy, nie wiem, po rozdziale, po dwa, do książki na temat badań archeologicznych, które prowadziliśmy na zamku i na grodzie. Pomysł jest fajny, natomiast realizacja jest w tym samym miejscu, w którym się zaczęła, tak? Czyli w sferze chęci. Znaczy ja myślę, że takie opracowania będą musiały zacząć powstawać, dlatego że no, najciekawsze nawet badania, dopóki nie są opublikowane, to ich po prostu nie ma, tak? I po coś to robimy, nie prowadzimy tych badań dlatego, żeby sobie pokopać, bo jest fajnie, tylko dlatego, żeby powiększyć zasób wiedzy na temat tego czy innego miasta. Więc jeżeli nie będziemy mówić i pisać o tych naszych badaniach, to one tak naprawdę przestają mieć sens. Więc myślę, że to będzie się z czasem rozwijało we właściwym kierunku. No by pani słowa stały się tutaj prorocze. Tym bardziej, że w przypadku takich badań, chociażby prowadzonych w mieście, bo to nie dotyczy tylko grodziska czy zamku Krzyżackiego, ale przecież mamy bardzo dużo wykopalisk na terenie całego Gdańska. I sama praca archeologa to jest mało, tak? Bo no, my bardzo często współpracujemy czy z historykami architektury, czy z urbanistami, z konserwatorami, z antropologami, którzy przychodzą na wykop i każdy z nas patrzy na tę samą rzecz innymi oczyma, widzi coś innego. I czasem zdjęcie tego nie oddaje, tak? Przepraszam, bo odciskamy, będę tu miała. Historycy też są mile widziani, tak? I bardzo często właśnie takie efekty wspólnej pracy dopiero pozwalają rzeczywiście wyciągać wnioski na temat jakichś badanych przez nas rejonów czy konkretnych obiektów, tak? Ja od 4 lat prowadzę badania na terenie Muzeum Narodowego, dawnego klasztoru franciszkańskiego. I regularnie w tych badaniach uczestniczy na przykład pan profesor Piwek, który tam przychodzi, kiedy tylko może, wpada między zajęciami, robi pomiary, robi zdjęcia i bez niego to ja połowy rzeczy bym nie wiedziała z tych, które tam znaleźliśmy, tak? Bo to jest no też uzupełnianie siebie nawzajem naszą wiedzą, tak? Podstawa. Nie, dlatego że ten Urząd Konserwatorski wydaje decyzję i on wie. Czy
znowu coś u konserwatorów. Nie, to znaczy zdarzają czasami takie sytuacje, ale to bardziej w terenie niż w Gdańsku. Znaczy w terenie w sensie poza miastem, że jeżeli były kiedyś w latach 60. czy 70. prowadzone badania i ktoś nie dopilnował tego, żeby złożyć w nich jakieś sprawozdanie, żeby pozostał jakiś ślad dokumentacji, to tak, mnie się już zdarzyło dwa razy, że weszłam na teren, w którym po prostu ręce mi opadły, no bo zrobiłam tylko zdjęcia i to było wszystko. A nasi już tam byli, tak. One są oznaczone na tym planie. Tam te wszystkie wykopy są, może tego tak bardzo na zdjęciu nie widać, ale one są tutaj pozaznaczane, one są określone z datami, kiedy były badane, także te wszystkie wykopy są tutaj zebrane. Ja wychodzę z założenia, że obowiązuje nas pewna ciągłość. Ja się bardzo cieszę, że pani Elżbieta Wojnicka dzisiaj tutaj jest razem z nami. Bo to jest pani, która właśnie prowadziła między innymi badania, jedna z tych osób, które pracowały z profesorem Jarzczewskim i z profesorem Zbierskim i prowadzili ci państwo tutaj te pierwsze badania w Gdańsku. Tak, dziękuję. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za taki liczny udział w wykładach i zapraszam na dzisiaj.